Cześć, witam na moim kanale. Dzisiejszym tematem będzie ogniskowa i krop matrycy i jak się jedno ma do drugiego, bo często na różnych kanałach fotograficznych czytacie jakieś artykuły, jest wytłumaczone, co to jest ogniskowa, ale z tego co czytam, to czasem dla niektórych może być niejasne, więc postanowiłem przygotować taki materiał. Przygotowałem sobie parę grafik, w których postaram się wszystko tak jasno wyjaśnić, jak to mówiłem, chłopu na miedzy. Co to jest ta ogniskowa? No tak, zgodnie z uproszczoną definicją, to można powiedzieć, że to jest odległość od matrycy, aparatu. Ona zwykle jest podawana w milimetrach, czyli tam 55 mm, 80 mm, 200 mm, w której skupia się światło i dalej jest rzucane na tą matrycę aparatu. Obecnie na matrycę, no bo większość ma już aparaty cyfrowe, a kiedyś to światło było rzucane na przykład film. Tutaj mam taki film 35 mm, jak tutaj pokazuję, dlatego to jest ważne, ponieważ ta ogniskowa jest zwykle podawana dla pełnej klatki. Czyli w analogowej fotografii był to film małoobrazkowy 35 mm i właśnie jeżeli podajemy ogniskową, to prawidłowe kąty widzenia dla tej ogniskowej, takie nominalne, to są dla tej wartości 35 mm, czyli dla tak zwanej pełnej klatki. No i ta ogniskowa, od ogniskowej zależy także kąt widzenia. No ale nie zależy tylko od ogniskowej, ponieważ zależy także właśnie od matrycy, jaką posiadamy w tym aparacie, a dokładnie jej wielkości. Co ma wspólnego jedno z drugim? Ja tutaj wam przygotowałem takie rysunki, będę je wyświetlał za chwilkę pewnie, teraz na razie sam tego nie widzę, więc będę patrzył w laptop. I ogniskowa, jeżeli narysujemy sobie taką kreseczkę, tutaj na rysunku jest pokazana matryca aparatu na niebiesko w podanych proporcjach i ogniskowa to jest koniec tej kreseczki, to jest odległość ogniskowania tego obiektywu i tutaj jest to na tym przykładzie 50 mm. I w tym momencie, jeżeli z tej matrycy narysujemy sobie takie dwie przekątne kreseczki, które przecinają się właśnie w tej ogniskowej, to dla tej danej matrycy, jej wielkości, uzyskamy właśnie kąt widzenia tego obiektywu. I tutaj na rysunku to jest podany kąt widzenia dla pełnej klatki. Tu jest matryca pełnoklatkowa. Większość aparatów, którzy posiadają amatorzy albo od których zaczynają, to jest aparat z matrycą tak zwaną, to się nazywa APS-C albo jak to niektórzy mówią, z kropem. No to wygląda tak, że to jest matryca pełnoklatkowa. Ja tutaj trochę ją zniszczę, a matryca z kropem to jest coś takiego, jakbym zrobił tak. Pyk. O. Tak wygląda matryca z kropem, ona jest mniejsza, ponieważ ona ma tam, jak pełnokratkowa, ma 24 na 36 mm, czy tam 35, różnie się to podaje. No to ta matryca APS-C ma 24 na 16 mm. I teraz jeżeli sobie narysujemy tą samą taką matrycę APS-C, tutaj w kolorze zielonym jest pokazana, dla tego samego obiektywu, bo to jest obiektyw stałoogniskowy, tutaj ogniskowa się nie zmienia i teraz przez ten punkcik ogniskowania, czyli do tej ogniskowej 50 mm narysujemy sobie te zielone kreseczki, jak tu widać, to zobaczcie, jak się zmienił kąt widzenia. Więc na tym obiektywie 50 mm tutaj mam właśnie taki obiektyw 50 mm, on ma ogniskową 50 mm. I zobaczcie, jak zmienił się kąt widzenia na tej matrycy. Na matrycy pełnoklatkowej jest on dużo szerszy, jak na tej matrycy APS-C. Niektórzy podają, to jest taki skrót myślowy, ja nie uważam tego za błąd, że na przykład obiektyw 50 mm na matrycy APS-C to jest obiektyw 75 mm. Nie jest to prawda, bo to jest dalej obiektyw 50 mm, ale ma kąt widzenia obiektywu jak na matrycy pełnoklatkowej obiektyw 75 mm. Ja uważam, że taki skrót myślowy dla niektórych może być dużo prostszy i jak ktoś tak mówi, to uważam, że to jest ok. No.
I dobra, co dalej z tymi obiektywami? No bo jest tak, że kupujecie czasem obiektyw. Jest obiektyw do matrycy pełnoklatkowej, jest obiektyw do matrycy APS-C. I ten obiektyw do APS-C pisze, że ma 50 mm wideo i to jest obiektyw do APS-C. No i czy wtedy musisz przeliczać ten kąt widzenia, przeliczać tą ogniskową? No musisz, bo obiektyw do matrycy APS-C to jest dalej do ogniskowa dalej jest podana do pełnej klatki. Więc tak naprawdę ten obiektyw do matrycy APS-C dalej ma kąt widzenia jak obiektyw 75 mm, ale czym się różni? Dlaczego to jest obiektyw do APS-C? No jak tutaj na rysunku zaraz pokażę, tutaj jest obiektyw pełnoklatkowy i tu jest soczewka obiektywu pełnoklatkowego. Jak zobaczysz, to ta soczewka na tym rysunku kryje pełną klatkę. Czyli te czerwone linie, które są tu pokazane i to jest kąt widzenia dla tej pełnej klatki. Jeżeli kupisz obiektyw dla APS-C o tej samej ogniskowej, czyli też 50 mm, no to zobacz sobie. On kryje tylko te zielone linie i kryje tylko ten kąt widzenia, który posiada matryca APS-C. I co w związku? No, czy mogę sobie taki pełnoklatkowy obiektyw założyć na APS-C? No możesz. I ma to nawet swoje zalety, ponieważ wtedy ta twoja matryca, jak widać po tych zielonych kreseczkach, korzysta tylko z tej centralnej części tego obiektywu. A jak wiadomo, centralna część obiektywu ma najlepszą jakość, czyli unikniesz różnych optycznych wad, takich jak winieta przede wszystkim, ponieważ ona pojawia się po brzegach, ta matryca tutaj w tym obiektywie tych brzegów raczej nie będzie widziała. I tego rozmycia na brzegach, ponieważ jak wiadomo, zwykle obiektyw najbardziej ostry jest w centrum, a najgorszą jakość ma z brzegów. A co w drugą stronę? No jeżeli, tak jak widzisz, założysz obiektyw APS-C do pełnej klatki, no to ona nie pokryje tego kąta widzenia, więc pojawi się tak zwana winieta. Czyli taka okrągła, czarna obwódka dookoła naszego zdjęcia. Pokażę trochę, jak to wygląda jeszcze na innym przykładzie. Mamy sobie przykładowo takie drzewko i mu zdjęcie obiektywem 50 mm. No i tutaj na tym obrazku na kolorze niebieskim pokazałem Wam, jak wyjdzie nam to zdjęcie i jak będzie wyglądał ten kadr zaznaczony na niebiesko. Jeżeli podepniemy obiektyw 50 mm do matrycy APS-C, taki sam obiektyw na przykład, i zrobimy zdjęcie tego drzewa, no to tutaj wyraźnie widzimy, mamy to zaznaczone proporcjonalnie kolorem czerwonym, jak ten kadr będzie wyglądał. I jak widać, ten kadr jest dużo węższy. Mamy o wiele węższy zakres widzenia tym samym obiektywem na matrycy APS-C niż na matrycy pełnoklatkowej. Na dodatek, tutaj właśnie pokazałem Wam, co się stanie w przypadku, jak na taki obiektyw pełnoklatkowy założymy obiektyw do matrycy APS-C. To pojawi nam się właśnie ta winieta przedstawiona tutaj na tym obrazku. No i kolejna taka kwestia związana z ogniskową obiektywu, czyli podpinanie obiektywów z różnych systemów do różnych aparatów. I właśnie często ludzie, widzę, pytają po forach, dlaczego mogę sobie obiektyw z lustrzanki podpiąć do bezlusterkowca, a obiektyw z bezlusterkowca nie mogę sobie podpiąć do lustrzanki. No i tutaj postaram się wyjaśnić, bo tutaj też trochę chodzi o ogniskową i chodzi także o budowę aparatów. No i oczywiście posilę się taką grafiką, którą zrobiłem. Tutaj na górze mamy lustrzankę, na dole mamy bezlusterkowiec. To są oba aparaty pełnoklatkowe, które posiadają taką samą wielkość matrycy. I tutaj mamy na górze ten obiektyw, to jest obiektyw do lustrzanki. Tutaj zaznaczyłem ogniskową, powiedzmy, to jest jakaś dowolnie wybrana ogniskowa, nie o to chodzi, jaka tu jest ogniskowa, powiedzmy, że to jest 100 mm, tak dla uproszczenia. No i ponownie narysujemy sobie te kreski, jak ten obiektyw nam ogniskuje. Czyli od brzegów tej matrycy przez punkt ogniskowania uzyskujemy dany kąt widzenia. No i wiadomo, że obraz musi nam się zogniskować idealnie na matrycy, żeby uzyskać ten obrazek. Jeżeli ten sam obiektyw przyłożymy do bezlusterkowca,
i popatrzymy, jak on ogniskuje, bo tutaj ogniskowa nam się nie zmieniła, ten kąt widzenia nam się nie zmienił, no to widzimy doskonale, że aby obraz ukazał nam się na matrycy, ostry obraz, no to ten obiektyw jest odsunięty od tego aparatu o pewną odległość. Z czego to wynika? Ano wynika to z tego, że bezlusterkowiec nie ma tak zwanej komory lustra. Lustrzanka ją posiada, no bo wiadomo, w lustrzance jest lustro, jak tutaj na załączonym obrazku. Bezlusterkowiec tego nie posiada, no więc co trzeba zrobić? Trzeba tą odległość jakoś wypełnić. No i tutaj w tym momencie ta odległość, która nam brakuje, to jest właśnie to miejsce na adapter, dzięki któremu adapterowi możemy podpiąć ten obiektyw z lustrzanki do bezlusterkowca. No to teraz spróbujemy zrobić sytuację odwrotną. Weźmiemy sobie obiektyw z aparatu bezlusterkowego, podepniemy go do bezlusterkowca. No i tutaj ta sama sytuacja, a na aparacie bezlusterkowym uzyskujemy z ogniskowej dany kąt widzenia, obraz rzutuje nam na matrycę, ostry obraz. No i co jeżeli ten obiektyw chcemy podpiąć teraz do lustrzanki? No to zobaczmy sobie. Tutaj jak widać nie ma możliwości w ogóle nawet dosunięcia tego obiektywu do matrycy na taką odległość, aby ten obiektyw nam poprawnie zogniskował. Związane jest to z tym właśnie, że lustrzanka ma osadzoną matrycę dużo głębiej. Z przodu znajduje się ta komora lustra, więc tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy ten obiektyw zaadaptować do tego aparatu, to musielibyśmy go wsunąć do środka naszego korpusu, no a w środku, jak wiadomo, znajduje się lustro, więc jest to technicznie niewykonalne. No co jeszcze mogę dodać o tej ogniskowej? Głównie chciałem wytłumaczyć, jaki to ma właśnie wpływ na to kąt widzenia, jak ma się to z tymi obiektywami, które podpinacie z jednych aparatów do drugich, albo jaki obiektyw kupić, bo ktoś mówi, że kupił 35 mm i ma szeroko, a wy nagle na APS-C kupujecie 35 mm pod APS-C, a macie wąsko. No i co jest grane? Myślę, że dość przejrzyście to wyjaśniłem. No, mogę jeszcze powiedzieć o tej ogniskowej, że tak jak mówię, no im mniejsza ogniskowa, tym większy kąt widzenia, czyli tutaj, tak, tutaj mamy na przykład obiektyw szerokokątny, ultra szerokokątny bym już to nazwał, on ma ogniskową 14 mm, taki szeroki kąt, reporterka typowa, obiektów do reportażu, czyli 35 mm, później są obiektywy, no taki uniwersalny, to jest 50 mm, kiedyś głównie to był taki podstawowy obiektyw, 50-58 mm to było w Heliosie na przykład, na Zenicie tu jest pentakon 50 mm z praktyki, albo na przykład Zenitar 55 mm to były takie standardowe ogniskowe na analogach. No i jeszcze portretówki, no to taka portretówka dla pełnej klatki, powiedzmy, że to jest 85 mm, niektórzy mówią 130, 135 mm czy 105 mm. Na APS-C no to często ludzie używają jasnych 50, czyli 50 mm 1.8. No a tutaj już jest obiektyw, który ma ogniskową 70-200, no i te 200 mm, no to można już powiedzieć, że nawet trzeba powiedzieć, że to już jest teleobiektyw o długiej ogniskowej. Czyli ma on po prostu duże zbliżenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego kanału. Tym razem postaram się bardzo nie rozgadać, tylko bardziej merytorycznie, graficznie to przedstawić i zapraszam do oglądania następnych odcinków, bo pewnie niedługo coś się pojawi.